Forum Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw to już nasze cykliczne wydarzenie, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy blisko 600 zarejestrowanych uczestników. W tym roku rozmawialiśmy, czy motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia była kwestia innowacji. Kwestia zaobserwowanych danych, które wskazują na to, że nasi przedsiębiorcy nie są skłonni do inwestowania. Oczywiście składa się na to wiele czynników, między innymi fakt jeszcze do niedawna niepewnej sytuacji polityczno-prawnej. Składa się na to także wysokie środowisko stóp procentowych, niestety. Składa się także na to fakt, że część przedsiębiorców jeszcze do dnia dzisiejszego posiada pewne nadwyżki finansowe związane z redystrybucją środków covidowych, wsparcia, które wówczas było udzielane przedsiębiorcom. Niestety jesteśmy na czwartym miejscu od końca wedle danych Eurostatu, jeśli chodzi o poziom innowacyjności w Polsce, mimo dużych nakładów publicznych, także środków, które były w tym zakresie wydatkowane. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Co powinno być poczynione, aby uatrakcyjnić środowisko, w którym polscy przedsiębiorcy mogą inwestować, zwłaszcza ten sektor MMŚP. Wedle naszych danych, które ostatnio przeprowadzaliśmy, ponad 50% przedsiębiorców w ogóle nie jest zainteresowana jakimkolwiek inwestowaniem. Zaledwie kilkanaście procent przedsiębiorców zgłaszało swoje zainteresowanie. Tymczasem jeśli patrzymy na środki, z których te inwestycje pochodzą, no to obok środków własnych, które wciąż dominują, jednak przedsiębiorcy najpierw inwestują swoje własne środki, później szukają źródeł zewnętrznych, no to jeżeli spojrzymy na źródła zewnętrznego finansowania przedsiębiorców, to ponad 80% tego finansowania średnio pochodzi z sektora bankowego. Dlatego też dyskutowaliśmy dzisiaj o tym, co sektor bankowy może zrobić, aby swoją ofertę uatrakcyjnić, ale też jakie działania regulacyjne powinny być podjęte, aby sektor bankowy mógł wyjść z szerszą ofertą, a dzisiaj o tym mówiliśmy, że między innymi błędna i zła konstrukcja podatku bankowego uniemożliwia szersze wyjście przez banki z ofertą kredytową, ponieważ mamy taką sytuację, że podatek bankowy liczony od aktywów w istocie karze czy penalizuje banki za ich aktywność na rynku kredytowym. Dlatego mówiliśmy także, biorąc pod uwagę, że obecny był również pan wiceminister finansów Jurand Drob, o koniecznych zmianach regulacyjnych, które pozwolą bankom szerzej wyjść z ofertą, ale mieliśmy także pana profesora Sługockiego, wiceministra rozwoju technologii, który także wskazywał o pewnych oczekiwaniach ze strony przedsiębiorców, jeśli chodzi o źródła finansowania ze strony sektora finansowego, nie tylko bankowego, ale także mówimy tutaj o leasingu i faktoringu. W szczególności jeśli chodzi o sektor bankowy, no to tutaj główną barierą w szerszym wyjściu z ofertą dla przedsiębiorców jest konstrukcja podatku bankowego, tak jak powiedziałem przed chwilą. On nie może być liczony od aktywów, bo w tej chwili jesteśmy w jednym koszyku z Węgrami. Musi być, tak jak w większości państw Unii Europejskiej, liczony od pasywów. To pozwoli nam szerzej wyjść z ofertą i nie być penalizowany za to, że udzielamy finansowania w postaci kredytu przedsiębiorcom. Mówiliśmy także sporo o regulacjach jako barierach. Mówiliśmy w moim panelu, który miałem przyjemność moderować, gościliśmy przedstawicieli organizacji, wiodących organizacji pracodawców, czyli tak naprawdę przedsiębiorców. Mówię tutaj o prezydencie Wituckim, prezydencie Lewiatana, czy prezesie Bernatowiczu, prezesie pracodawców w BCC. Oni wskazywali jednym głosem, jesteśmy przeregulowani jako przedsiębiorcy, mamy dużo niepewności prawnych w zakresie podejmowanych działań, często te działania prowadzą do jakichś nieoczekiwanych skutków ze strony administracji, zwłaszcza administracji podatkowej, więc to środowisko wymaga zdecydowanie większej pewności prawnej, wymaga w pewnym sensie, nazwę to, odregulowania, dlatego w moim panelu także gościliśmy pana ministra Filipka, pełnomocnika rządu do spraw deregulacji, który mówił o szeregu działań, które podejmuje, o przygotowaniu już ustawie deregulacyjnej, jako pierwszej z ustaw, które mają na celu
trochę polepszyć warunki funkcjonowania przedsiębiorców, często usunąć z aktualnie funkcjonujących przepisów prawa różne nieracjonalne bariery, które funkcjonują od lat, a w istocie zupełnie nie są potrzebne, ani nie są też wymagane przepisami prawa unijnego.